Cześć, witajcie na kanale Gitti. Ja jestem Burzyk. Ja jestem Madson. Czy są na naszym kanale miłośnicy sklepu Biedronka? Jeśli tak, to mamy coś dla Was. Głośnik bezprzewodowy Hyker Soundboost. Powinieneś mieć jeszcze świeżaka. Matka zabrała. Sprawdzimy, jak gra i upuścimy na niego młotek. Zobaczymy, czy przetrwa. Zapraszamy. W totalnie przedziwnym pudełku, jakiego jeszcze nie mieliśmy, skrył się głośnik. Skrył się przewód USB, micro USB do ładowania i instrukcja obsługi. Zestaw zupełnie minimalistyczny, ale do działania wystarczający. No i to pudełko charakteryzuje się tym, że przynajmniej nie telepie się ten głośnik w nim, nie wiadomo jak, kto, wiadomo gdzie, bo jest usztywniony. Srebrna strzała o szerokości 16 cm na 8 na 8 średnicy mniej więcej. Dość ciężki. 350 gramów. 350 gramów, jak na swój wygląd, naprawdę waży więcej niż można by się spodziewać. Nie jest to sztuczne. Dokładnie, nie jest to aluminium. Kratownica też ciężko powiedzieć, ale chyba... Jest jakaś metalowa. Jakieś coś tam domieszka metalu będzie. Natomiast fatalny układ tego głośnika jest taki, że on jest tubą, a ma tak wąską krawędź na nóżki, które co prawda są jakieś teoretycznie gumowane, ale... No jest dość słabo wyważony, bo wystarczy, że go delikatnie pukniemy i on się... No właśnie, do tego chciałem nawiązać. Te nóżki są po prostu za wąskie. Chociaż tak stojąc, może nawet nie byłby taki zły, bo grałby pod kątem 40 stopni. Jak tak się przekręci. Tak już niestety nic z niego nie zrobicie. Jedyny charakterystyczny element tego głośnika to taka czerwona zaczepka. Mocny całkiem pasek z logo Hykera. Na froncie też logo Hykera i podmaskownicy przebijają dwa przetworniki. Na bokach dwie membrany pasywne. Jedna nie wypycha drugiej, więc no jakość tego możecie się z nami domyślić. Jeśli chodzi o wygląd taki niby trochę ragd, że ma być wytrzymały i odporny. Natomiast... No tak, nawet jest ikonka młotka narysowana na pudełku, więc sprawdzimy to. Tak, jakieś uderzenie powinien wytrzymać. Na pewno nie jest wodoodporny w żadnym stopniu, przynajmniej producent tego nie gwarantuje. No, wszystkie porty i gniazda mamy na... wierzchu. No właśnie, od razu sobie przejdźmy. Z tyłu poza tymi portami nie ma nic, ale jest gniazdo USB, jest gniazdo na kartę pamięci, gniazdo... Do 32 GB. Tak, gniazdo ładowania, gniazdo AUX oraz przełącznik on-off. Jeszcze mikrofon. I mikrofonik, to działa jako zestaw głośno-mówiący. Na górze głośnika przyciski sterujące, plus, minus, zmiana piosenek jednocześnie oraz play, pauza, odbieranie połączeń i mode do zmieniania trybów odtwarzania na te, które gniazda tutaj z tyłu widzicie. Nie ma radia. A większość głośników Hykera miało. No, taki głośnik całkiem poręczny, jak granat. Jak go weźmiesz, taki flashbang, nie? No, dokładnie, albo decoy. Albo decoy, albo nawet jakiś tam granat dymny. No, wygląd specyficzny, nie każdemu się spodoba, ale myślę, że jakichś tam miłośników znajdzie. Tryb, a raczej przycisk, włączamy i słuchamy komunikatu, może do nas. To był dźwięk JBL-a. Głośnik połączony prawidłowo. No nie, no Hyker, że... A ta pani, która się odzywa, to ona gdzieś z jakiegoś bardzo głębokiego magazynu nagrywała, albo gdzieś uwięziona jest. Nicy się tak, uwięzili ją i kazali jej nagrywać komunikaty do Hykera. Świeci jeszcze dioda powiadomień, którą trochę widać przez maskownicę, ale tak naprawdę dużo bardziej widać ją z tyłu przy gniazdach. Ja jestem połączony do głośnika, czy ty jesteś połączony do głośnika? Ty jesteś połączony do głośnika, więc ruszaj. Mamy tu jakieś waty podane? Chyba coś było, nie? Tak, mamy 2x3 waty. Plus te dwie membrany pasywne, dokładnie. Łączy się przez Bluetooth 5.0, co jest potężnym zaskoczeniem w takim cacku. Tak, niewielka bateria, bo 1200 mAh, pozwalająca na czas pracy w okolicach 5-4 godzin. Tak, raczej 4, a jeśli już na maksa, tym bardziej, że jest głośny, bo 100 decybeli wyciąga. Równiutkie 100 decybeli, jak w mordę strzelił. No to wtedy 4 godziny raczej nie wytrzyma. Jedziemy! To no copyright? Rosyjska muzyka na rosyjski rynek. Do nas.
Mi już starczy. Ty, ale jaka moc jest. Jaka to jest potężna moc. Ten głośnik naprawdę trzeba z dużej Spodobała ci się piosenka, widzę. Na tym głośniku. Na żadnym innym tak nie brzmiała. Ty, no, głośnik jest naprawdę przeraźliwie donośny, ale to za sprawą tych wysokich tonów, które są wszędobylskie i niestety przy maksymalnej głośności z tej odległości mocno kłują w uszy. Tak, zaczynają już trzeszczeć, zakrywają znacznie niskie, średnie tony i tak naprawdę słyszymy tylko charczące, wysokie tony, co nie jest przyjemne. Mhm. Już zaczynały mi włosy na rękach dęba stawać, o uszach nie wspomnę, co tam się zaczęło dziać, miód zaczął wibrować. Ale myślę, że na powietrzu to się może w miarę sprawdzić, bo będzie po prostu donośny. Ale no, no 100 decybeli, no to naprawdę jest dużo jak na tak mały głośniczek. Dokładnie. Niestety to, czego się nie da nadrobić w żaden sposób ani odległością, ani pomieszczeniem, czy miejscem, w którym jest odtwarzana muzyka, to totalny brak basu. No nie ma co ukrywać. Tak, niby mamy te dwie membrany pasywne. Ale oni ani drgną. One się w ogóle nie ruszają, robią tu chyba za element wizualny. I marketingowy. Bo są dwie membrany. Oczywiście gdzieś tam jak na niższych głośnościach tego basiku troszeczkę pukania jest, ale absolutnie nie przekłada się na balans między wysokimi a niskimi tonami. Też ciężko mówić o jakiejkolwiek scenie, bo te przetworniczki są bardzo blisko siebie. Zresztą myślę, że głośnik równie dobrze mógłby grać tak, bo te membrany i tak nic nie zmieniają. Także no stereo chyba by zadziałało, chociaż odległość między jednym a drugim przetwornikiem raczej wielkiej różnicy nam nie zrobi. Może jeszcze tak trochę klasycznie. Coś naszego. Dobra, daj. Jeszcze posłuchajmy Elysium. To jest nieźle na przykład na razie. You've gotta know that this ain't living. No, takie średnio wysokie. We could run. Nie jest za głośny, żeby go słuchać w takiej odległości, ale myślę, że gdzieś tam w warunkach, powiedzmy, pracy na budowie, gdzieś tam, gdzie jest głośno, no to on po prostu się przebije przez ten hałas i ten swój dźwięk da radę dotrzeć do słuchacza, a raczej oddać do słuchacza. No tak, tylko do końca on nie jest właśnie na budowę, bo niestety nie mamy żadnego IPX-a, więc fizycznie czy deszcz, nie. Czy... jakieś inne zachlapania mogą go już uszkodzić. No to prawda. Natomiast na plus zdecydowanie te możliwości odtwarzania z kart pamięci, z pendrive'ów, to jest zawsze coś. Sprawdzasz, czy jest radio? Nie, radia nie ma. Nie ma. Patrzyłem, czy może coś się poprawi. Tak, po naciśnięciu magicznego przycisku mode się poprawi coś. Nie no, żarty żartami, oczywiście my troszeczkę się naśmiewamy, ale to jest głośnik, który kosztuje, moi drodzy, w Biedronce 50 zł niecałe i w sprzedaży jest do 24 października. Pewnie pojawi się i później, jeśli gdzieś jakieś tam jeszcze nadwyżki zostaną. Z reguły tak jest, że one leżą, aż się nie sprzedadzą. Dokładnie, więc no, myślę, że znajdą się lepsze głośniki w tej cenie, natomiast ten jest przede wszystkim bardzo łatwo dostępny, tak? To, co zawsze podkreślamy przy sprzętach z Biedronki, że idąc po coś tam, może wpaść wam w oko, kupię sobie dzisiaj głośnik. Zobaczymy, no, jak pochodzi. Wszystko jest to jeden ze słabszych głośników Hekera. No, na pewno jeden z głośniejszych. To bez dwóch zdań. No, a zobaczymy jeszcze, zabierzemy go na dwór, rzucimy, puścimy, zobaczymy, jak on tam przetrwa. Heker! Sound boost! Wzmocniona ochrona! Według zapewnień producenta, odporny na młotek. Mamy też młotek. Sprawdźmy, gdyby ci wypadł przez przypadek z ręki na sound boosta. Czekaj. Nie! Lekko zatarty. No ale się bardzo nie uszkodził. Jedziemy jeszcze raz. Jak kule z lewej strony? Przetworniki nieruszone. Absol ma teraz większą siłę rażenia. 32,5 kilo. Czekaj! Tu. Reksio, sprawdź, czy działa. Ale nie aparat, tylko głośnik. Zasłaniasz! Działa!
przepraszam cię, Ryszku. Przepraszam, przejdź. No i dobra, od razu jest weryfikacja. Rekrze, przesuwasz mi aparat, no. Co my tu mamy? Mamy baterię, która o dziwo w miarę przeżyła. Chodź. Dwa przetworniki. Stereo. Tak, teraz co możemy zrobić? Membranki pasywne. Panel sterowania. Pokazuj nad tym. Maskownica nam się troszeczkę... Ale cała została. Wyprostowała. A, gdzie możesz sobie przyczepić? Zobacz. Kula z hykera. No i co? Podsumujmy. Totalna dekompozycja. Podsumujmy. A jaka szybka. Podsumujmy, bo ja mam jedną ważną uwagę. Wyszliśmy na dwór i w takich warunkach jak dzisiaj na podwórku wiecznych ten głośnik naprawdę dawał radę, przebijał się przez wszystko, mocno łupał i nawet naprawdę nie najgorzej brzmiał. Jak na te 50 zł to myślę, że nawet nieźle. Tak, przetrwał dwa uderzenia młotkiem, praktycznie nic mu się nie stało, delikatnie tylko wgięła się maskownica, sam byłem zdziwiony. To prawda. A no niestety 32,5 kilo nie przetrwał. Tak czy inaczej na dwór jest to głośnik godne zainteresowania. Jak nie pada. Do pomieszczenia odpada. Hyker Sound Boost, czyli głośnik bezprzewodowy. Zmontowałem swój głośnik. A poczekaj. Widzisz, że jeszcze się uruchomi? Zaraz zobaczymy. No to tu mi się wypięło. Jeszcze trzeba było przetworniki podpiąć. Gdzie masz przetworniki? Jeden mam. No to dawaj. A jest podpięty nawet. Mhm. Tylko nie wiem, jak go teraz włączyć. Panel sterowania, poczekaj. Już. Proszę mi tu dać do góry. Ale nie, bo on się z tyłu przesuwał tu. Ale powinien być włączony. No tak. Chyba jednak nie. Nie da rady. Nie użyję. Działaj! Te przetworniczki całkiem ciężkie. Proszę bardzo. XY02. Chińczykom już nawet się nazw nie chce wymyślać. A! Co? Żartowałem, jak się wzdrygnął. Ty, zobacz, jak namagnesowało, czy przykleiłeś? Namagnesowało. Ty, coś włączyłem. Ty, dawaj play. Rozłączyło z nim. Paruje się, poczekaj. Sparowało chyba, ale nie ma dźwięku, przetwornik chyba padł. Tak, kontroler wygląda na to, że działa, ale przetworniki niestety odeszły do lamusa. No, bo tu się kabelek upiepsuł. No. Została szlubeczka. A poczekaj. Cały czas mryga dioda. Ale mi się telefon sparował. Z nim. Nie, po prostu przetworniki nie działają. Dioda mrygała cały czas. Zasilanie je. Kaput. Dobra, kończymy. Pamiętajcie, żeby nie robić tego w domu. Elektrośmieci zbierać i wyrzucać do odpowiednich pojemników, bo jest to odpad w jakimś stopniu niebezpieczny. A patrz, to jest tu się. Musiałbyś mi przytrzymać tu. Kurwiu paskudny! Panie! Takie mamy piaterny. Teraz mi to przyłóż tu mnie. O! To nie wiem, w które, do której. Dobra, spróbujemy oba. Ty będziesz tu, ty będziesz tu. Nie działa. Działa! Działa!
Słyszycie to?